Po miesiącu przerwy spowodowanej problemami sprzętowymi i pracą nad MMA Mistrzem wraca gorąca linia. Przy mikrofonie Dominik Durniat. To jest 41. odcinek mojej audycji, w której rozmawiam z zawodnikami i ludźmi związanymi ze sportami walki w trybie pilnym. Dzisiejszym moim gościem będzie Peter Sobota, który w zeszły weekend stoczył walkę na UFC w Sztokholmie z Benem Saundersem. Znakomita walka, znakomita wygrana, ale okupiona niestety ciężką kontuzją. Oczywiście porozmawiamy o tym z Peterem, ale tematów będzie naprawdę dużo, bo jeśli ktokolwiek słyszał jakikolwiek wywiad Piotrka, to wie, że to jest znakomity rozmówca i każda rozmowa z nim przynosi dużo ciekawych informacji. Między innymi porozmawiamy też o naszym Krzyśku Jodce, który 2 tygodnie temu stoczył swój niestety drugi przegrany bój w UFC. Przypominam, że patronem gorącej linii całego kanału DD Reporter TV jest firma Manto. Znajdziecie ją na stronie www.mantoshop.pl. Tam wszystkie ciuchy na co dzień i na trening. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję Wam z całego serca, że tak gorąco przyjęliście pierwszy odcinek MMA Mistrza. Mogę już teraz zapewnić, że będą pojawiały się kolejne odcinki. Mam już listę kilkunastu zawodników i nie tylko zawodników, którzy są chętni, żeby wziąć udział, dlatego nie musicie się bać o przyszłość tego programu. A teraz zapraszam już Was bardzo serdecznie na rozmowę z Piotrkiem Sobotą. Ze mną jest najlepszy Jamajczyk wśród Polaków i najlepszy Polak wśród Jamajczyków. Witam Cię serdecznie, Peter. Witam wszystkich. Właśnie, czemu nie już Jamajka? Przepraszam, co? Co? Nie rozumiałem. Czemu nie Jamajka? Wychodziłeś pod polską flagą, a nie pod jamajską, tak jak poprzednio. Wiesz co, na Tale of the Tape była chyba jamajska flaga, ale na ciuchach miałem polską flagę, bo wiesz co, I am made in Poland, ja jestem made in Poland, żyję w Niemczech, ale reprezentuję Jamajkę, tak to jest. Rozumiem. Przepiękny konglomerat, mi się bardzo podoba ten układ. No dobra, przejdźmy od razu szybko do twojej walki, Piotrek. Znaczy najpierw nas zapytam, jak tam ręka, czy już masz potwierdzenie, że jest złamana i co tam się wydarzyło? No, ręka naprawdę bardzo źle. Naprawdę bardzo źle. Bo jest złamana 4 razy. Cztery razy złamana. I będą mi teraz tak. Idę jutro rano, będę miał operację. I z biodra kości mi tam będą wybrać z biodra kość. I mi muszą to w rękę wsadzić, bo to jest tak naprawdę strasznie rozjebane wszystko. O ja, to taka naprawdę poważna kontuzja. Ile jakby wiesz, w którym momencie to się stało dokładnie? Czy to była jedna akcja, czy to na przykład było tak, że złamałeś i potem po prostu przez kolejne ciosy to się dalej niszczyło? Coś lekarze ci powiedzieli? No, prawdopodobnie tak było, bo ja tak czułem, że ręka mnie już boli na początku o drugiej rundzie. Mhm. Zaczął mnie już boleć i potem już, ale taka adrenalina potem jest, że tylko to tak trochę czułem, że coś nie jest tak. I normalnie jeszcze, nie wiem, z 5-6 razy z lewą prostą go trafiałem i naprawdę bardzo mocno. I na końcu już naprawdę tak bardzo mnie ręka bolała i myślę, dlatego może też z kolanem skończyłem, tak nie myśląc w ogóle, bo mi już ręka tak bolała, ale potem się jeszcze cieszyłem, na klatce wskoczyłem i cieszyłem się i naraz ten ból tak szedł w tą rękę. I naprawdę 2-3 godziny takie bóle straszne miałem, że myślałem, że ręka mi spadnie. Ale teraz już jest okej, da się wytrzymać. No ale cieszę się na operację, bo myślę, że po operacji już lepiej będzie. Teraz naprawdę strasznie, ta ręka strasznie wygląda. Cała spuchnięta, taka gruba i naprawdę bardzo niezdrowo to wygląda. A to w takim razie ile po tej operacji będziesz musiał sobie zrobić odpoczynku od walk? No myślę, że ciężko będzie dla mnie w tym roku w ogóle wrócić. Po 2 miesiące będę miał tak to całe sztywne. Mhm. I potem rehabilitacja trochę będzie trwała, wiesz, i potem aż wrócę na treningi 100%, to już będzie, nie wiem, już będzie po wakacjach potem i ja będę miał ślub pod końca roku, to przed ślubem nie, już nie będę brał walki, żeby takie coś się nie stało. Żeby nie wyglądać na pobitego przez żonę. No, i to po ślubie, to nie wiem, może na końcu roku, czy kiedyś na początku, następny rok. Niestety, okay. Niestety tak jest. To naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo smutna wiadomość. Myślę, że wiele osób sobie marzyło o tym, że zobaczymy cię na UFC w Gdańsku, a teraz to no, pewnie jest to wykluczone już. To był mój plan. Ja to już na początku roku powiedziałem do UFC, że chcę się bić w Sztokholmie i chcę się bić w Polsce. Że naprawdę
plan miałem taki, wygrać tą walkę z Ben Saunders i może w Polsce nawet co-main event by dostałem i to naprawdę fajnie by było, wiesz, naprawdę fajnie by było, super by było zawalczyć w Polsce, ale niestety nie ma szans, że dam radę, nie ma szans. A ty jesteś strasznym pochopcem, bo już drugi raz gala w Polsce i drugi raz ci się nie udaje na niej zawalczyć. No, a no tak, wiesz pamiętam, co... Pamiętam, że jak rozmawialiśmy, to bardzo żałowałeś tego, że ci się nie udało być w Krakowie, a teraz no, kolejny niefart. No, z kontuzjami to naprawdę trochę pecha miałem, ale wiesz co, ja się już długo biję. Pierwszą walkę miałem 2004, to jest 13 lat i jak się jest tak długo w tym sporcie i cały czas się trenuje i cały czas się bije, to kontuzje się zdarzają, to chyba każdy to zna. Za każdym razem wróciłem, za każdym razem byłem lepszy i tym razem też tak będzie, na pewno. Wrócę i zaś będę starszy. Będę starszy, ale będę lepszy. 100%. A ja w ogóle nie wiedziałem, że ty bierzesz ślub, więc serdeczne gratulacje z mojej strony. Za co? No, że bierzesz ślub. A, no, dziękuję. Bo nie wiedziałem o tym, nie miałem w ogóle pojęcia, więc ty jakoś chyba się też nie ogłaszałeś bardzo w świecie nie, z tym faktem. To teraz nie, ale teraz już jest plan, już jest, wiesz... termin i teraz to też jest teraz, tak muszę poustawiać wszystko, żeby wszystko grało, wiesz. No rozumiem. No nie, no to jest zdecydowanie ważniejsze niż walki, rzeczywiście. Ale wracając do samego pojedynku, taki no pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że ty unikałeś tego, w czym jesteś doskonały, czyli parteru. Tak bardzo obawiałeś się tego takiego nieprzewidywalnego, takiego bardzo nietypowego jak na MMA stylu Bena Sandersa, że zdecydowaliście, że w ogóle nie będziecie szli do tego parteru? Nie, to nie był plan. Plan był taki, żeby wchodzić w niego i też go ściągnąć w parter, tylko wiedziałem, że muszę uważać, jak będę u niego w gardzie, bo naprawdę jego garda jest taka dobra, że on z gardy normalnie każdego może poddać. I plan był taki, żeby unikać. Cały czas tylko trenowałem, jak stać z gardy, jak się bronić z gardy, ale chciałem ofensywnie walczyć w parterze. Tylko sytuacja była taka, że wiedziałem, że pierwszą rundę wygrałem, bo miałem mega dobre ciosy i dwa razy przed knockoutem. I wiedziałem, że już jest pod koniec rundy, tylko 40 sekund, czy 45, bo trenerzy mi tam powiedzieli. I tylko zatrzymałem i oddychałem i odpoczywałem, żeby w drugiej rundzie być świeży, wiesz? Bo już wiedziałem, 45 sekund, tam już nic nie zrobię, wiesz? To jest za mało czasu. Dlatego tylko odpoczywałem i czekałem na drugą rundę i potem no, udało się w drugiej rundzie go znokautować. A kiedy tam w tej pierwszej rundzie trafiłeś na chwilę do jego gardy, kiedy zaczął zapinać właśnie gumową gardę, to czułeś cały czas zagrożony? Czekałeś tam tylko na moment, żeby uciekać, czy raczej było spokojniej? Nie, wiesz co, wiedziałem, co on robi. Wiedziałem, co on robi, bo naprawdę bardzo dobrze się szykowałem. I ja sam już trenowałem z Eddie Bravo i byłem w Kalifornii już, nie wiem, 6 czy 7 razy. I w Kalifornii w ogóle dużo ludzi mają ten styl, ten w Planet Jiu-Jitsu. I dlatego ja to już znam i wiem, co oni robią. I sam to też lubiałem robić, ale potem miałem kontuzję na kolano i już nie szło. Dlatego ja to znam i wiedziałem, co się dzieje, ale czułem, że on jest bardzo, bardzo dobry. No, to po prostu czujesz po tym we walce, że jak on cię tak normalnie zatrzymy, jak on cię rusza, czułem, że naprawdę ta garda jest bardzo, bardzo niebezpieczna. W tej pierwszej rundzie właśnie wspomniałeś o świetnych ciosach, tam w jednym momencie zraniłeś Bena mocniej, potem trochę słabiej, ale wydaje się, że bardzo fajnie ta twoja prawa ręka, prawy prosty pracował w pierwszej rundzie. To był jakiś taki pomysł na to, żeby właśnie w pierwszej rundzie porozbijać go trochę tymi prostymi, a w drugiej już włączyć tak na stałe tę twoją drugą, lewą, mocniejszą rękę? No, plan był taki, żeby dystans trzymać. Chciałem cały czas kontrolować dystans, żeby daleko od niego stać i wchodzić, kiedy ja chcę, wiesz, i cały czas. I to było też widać we walce. Jak najbardziej. No, bardzo dobrze to wychodziło i tak się udało. I tylko raz, dwa, trzy. I ja tak cały czas trenuję. Ja takie kombinacje, że 5-6 ciosów, to takie coś w ogóle prawie nie robię. Ja cały czas tylko trenuję tylko jeden albo dwa, albo może kopnięcie, albo dwa kopnięcia. Moim zdaniem to jest, dla MMA jest to trochę efektywniejsze, bo nie wchodzisz cały czas i nie,
I twoja głowa, szanujesz twoją głowę, normalnie pokontrolujesz dystans, wiesz. I to się w tej walce też super udało i cieszę się, że tylko jeden cios dostałem, tylko jeden cios i Ben Saunders, on jest w stójce, on jest niebezpieczny, ale w ogóle nie miał szans. W ogóle nie miał szans. Naprawdę no disrespect, ale dla mnie to była łatwa walka. Nie miałem w ogóle problemów z nim. Nie no, myślę, że każdy, kto widział ten pojedynek, to widział to, że właśnie szczególnie ciekawe było, bo mówisz o utrzymywaniu dystansu, ale nawet kiedy wchodziliście w clinch, kiedy wchodziliście w też pół dystans, czyli takie koronne miejsca, w których Ben Sanders się najlepiej czuje, no to ty tam wygrywałeś zawsze te wymiany. No. Więc szapoba, naprawdę olbrzymie gratulacje, bo przeprzyjemnie oglądało się ten pojedynek. A czy czymkolwiek cię zaskoczył Ben w jakimś momencie, czy wszystko tak jak miało być, tak było? Nie, wszystko spokojnie, wszystko było perfekt, naprawdę. Co się też rzuca w oczy, to, że za każdym razem, kiedy raniłeś Bena, robiłeś właśnie tak, jak wspomniałeś przed chwilą, że cały czas go atakowałeś, cały czas nacierałeś, ale tam nie było takiego szaleńczego skoku po to, żeby na siłę wykończyć w tym momencie. To było w pierwszej rundzie, potem w drugiej, jak go zraniłeś, dopiero tak naprawdę po tym kolanie poszedłeś ostro. Czy to było tak, że po prostu czułeś, że on jest zraniony, ale jeszcze może się odgryźć, czy po prostu wiedziałeś, że jest właśnie taka kontrola, że prędzej czy później musi paść? No, myślałem tak. I też nie chciałem za dużo zrobić, wiesz? Nie chciałem za dużo. Normalnie czułem, że on jest twardy. On jest twardy i cały czas jak go trafiałem, to od razu zaś stał i do przodu szedł. I to po prostu czułem, że on jest bardzo, bardzo twardy i cały czas pracuje, i cały czas pracuje. Myślałem, nie żeby jak tak na niego wejdę i spróbuję go skończyć i on to jakoś przeżyje, żeby ja potem byłem jakoś słaby i on potem atakuje i mnie trafi, dlatego myślałem, że tak pomału i powoli, i krok za krokiem, i krok za krokiem, i go tak rozbijam, no i potem tak się też udało. Nie, znakomicie się tego słucha, bo to rzeczywiście wszystko wychodziło w walce, nie? To wtedy jest chyba najprzyjemniej, kiedy sobie coś zakładasz, kiedy w walce wykonujesz jakieś konkretne ruchy i one tak pięknie się łączą, tak jakbyś, nie wiem... Jakbyś sobie w grę komputerową grał i spokojnie kolejne etapy rozbudowywał, nie wiem, swój zamek albo coś. No, tak fajnie jest, jak się tak uda, wiesz, ale nie zawsze tak jest, niekiedy się coś nie uda, czy coś się stanie i potem musisz plan zmienić, dlatego trzeba wszystko trenować, wiesz, musisz wszystko trenować i na wszystko być gotowy. To jest MMA. No to jest piasie piękne w tym sporcie, nie? Tak jest, tak jest. A czy przerwanie, twoje zdanie, było za wczesne, czy już należało rzeczywiście skończyć to starcie? Wiesz co, ja powiedziałem zaraz po walce, i też do niego to powiedziałem, że wiem, że on jeszcze by mógł dalej walczyć. Bo normalnie on od razu wstał i zaistał, wiesz? Ale myślałem, że sędzia chciał normalnie go bronić, bo prędzej czy później on by był znokautowany. To myślę, bo naprawdę jak w jego oczy patrzałem, to już naprawdę było widać, że on już jest tylko 50%. Normalnie tak ja to w oczach widziałem, że on już jest przed knockoutem, wiesz, już tylko naprawdę i sędzia też było widać, że sędzia tylko na niego patrzy się, cały czas tylko na niego patrzy, bo on już naprawdę tak się już kiwał trochę i myślałem, że sędzia chciał tylko go uratować i myślę, że było okej, ale wiem, że bym mógł jeszcze dalej robić. Ale on jest twardy, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo twardy zawodnik. Bardzo. Chciałem cię popytać o to, co dalej, no ale już wiemy, że dalej to na razie opieka nad swoją ręką i wracanie do pełni dyspozycji, więc pewnie dopiero po wakacjach będziesz w stanie cokolwiek więcej powiedzieć. Ale tak patrząc na ten twój rekord aktualnie w UFC, no to jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ciekawa seria, bo oprócz tego... No, nazwijmy to niefortunnego wypadku z Kylem Nockiem, gdzie on tam cię trafił po prostu idealnie. Przypomnijmy też, że ty miałeś problemy z żołądkiem, nie? Dlatego to kopnięcie było tak dewastujące. No. No to wygląda świetnie. Ten twój powrót do UFC teraz, to aż się chce oglądać. No, dziękuję. I naprawdę cieszę się, że tak wszystko gra po naprawdę... Bardzo dużo inwestuję i każdy, kto mnie zna, to wie, że cały czas trenuję, cały rok i jeżdżę po całym świecie, trenuję wszędzie, w różnych drużynach i naprawdę zawsze staram się jak najlepiej robić, cały czas w treningu i nareszcie też mogę pokazać, że wszystko dobrze się udało i
i zawsze wierzyłem w siebie, nigdy nie przystałem, bo też był czas, gdzie przegrywałem, ale teraz wszystko się tak dobrze udało, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Ale uważasz, że właśnie tak patrząc na swoją karierę, to ten czynnik, który ci teraz najwięcej daje, to właśnie są te podróże po innych klubach, czy ogólnie całe podejście, cały sposób, jak trenujesz, daje ci no, te wyniki, które teraz widzisz? Myślę, że to jest wszystko, wiesz. Wszystko, co się stało, to się liczy. Czy wygrałeś, czy przegrałeś i wszystkie treningi. Trenowałem w Polsce, trenowałem w Brazylii, w Stanach, już nie wiem ile, na pewno z 8 czy nawet z 10 razy tam byłem na treningi na całym świecie i nauczyłem się, jak ludzie trenują i jak moim zdaniem jest najlepiej trenować. I tutaj u mnie w domu, wiesz, mam zajebisty klub tutaj, mam dobrych trening partnerów, mam dobrych trenerów. Jak mi coś brakuje, na przykład teraz w tej walce był ten mój przeciwnik taki dobry w parterze, to zaprosiłem sparring partnerów. Miałem sparring partnera z Finlandii, Tero Pilampi, to on jest super mega dobry w jiu-jitsu. Tak, w jiu-jitsu on jest jeden z najlepszych w Europie. I ja ich zapraszam do mnie, do klubu i tak sobie wszystko nastawię, żeby było pod tą walkę. Myślę, że ten system dla mnie to jest najlepiej. Na przykład widzę też u Krzyśka, wiesz, Krzysiek trenuje w ATT i ATT to jest największy klub na świecie i byłem tam miesiąc czasu z nim i widziałem, jak oni tam trenują. To jest też bardzo, bardzo dobrze, ale on na końcu dnia, on też ma tylko ten swój mały team. Tam z dwoma trenerami pracuje, dwa, trzy sparring partnery. Czy jesteś teraz w tym dużym teamie, czy jesteś w małym teamie, ale masz w tym małym teamie dobrych ludzi, to moim zdaniem nie jest różnica. I tak u mnie wszystko jest dobrze poukładane, że dlatego wszystko też tak dobrze gra. A to jest trochę taki system, jak bokserzy robią, nasze pięściarze, że właśnie jakby trenujesz u siebie, trenujesz te rzeczy, co chcesz, ale sobie ściągasz pod odpowiedniego przeciwnika, odpowiednich sparring partnerów. To taki, wydaje mi się, że dość rzadki motyw w MMA. No, ale moim zdaniem tak jest najlepiej, bo tak idzie się perfekt przygotować. Jak teraz patrzysz, nie wiem, czy widziałeś moje video, jakie wstawiałem na Face'a, tak. Facebook, moje sparring partnery, oni wszyscy byli takie jak Ben Saunders. Wysocy, wysokie. Jeden był taki naprawdę mistrzem Muay Thai niemiecki, to on miał dobre kolana, dobre łokcie, taki długi, cały czas kopał. I ten drugi mój sparring partner, taki zapaśnik, wiesz, dobre zapasy, dobry boks, ale też brązowy pas w jiu-jitsu. I obydwa mieli 1,90 m, tak jak Ben Saunders i cały czas z nimi tylko trenowałem i wszystko robiłem, wszystkie też nawet techniczny trening i tak się szło przygotować na ten dystans od niego i dlatego potem w walce to w ogóle nie był problem dla mnie, bo już to cały czas znałem, po 2 miesiące tak tylko trenowałem. A też rzuciło mi się w oczy a propos tych filmików, nie wiem czy dobrze to zobaczyłem, że wrzuciliście jakieś filmiki chyba ze sparingów i tam widziałem, że ty jakby twój przeciwnik był cały we wszystkich ochraniaczach, w kasku i tak dalej, ale ty ćwiczyłeś bez kasku. Czy ty preferujesz taki sposób sparowania? No, wiesz co, jak ten mój sparring partner ma hełm, to mogę trochę mocniej bić, wiesz. I ja szanuję moją głowę, ale on też dobrze bije, wiesz. On też, ten Benny, co ja z nim robiłem, też dobrze bije, ale ja większość czasu trenuję bez kasku. Tak. Może 2 tygodnie przed walką zaczynam z kaskiem trenować, ale ja w ogóle też nie lubię się tak bardzo mocno na sparingach być. Tak 6 tygodni, 7 tygodni przed walką, tak raz w tygodniu naprawdę twardo idę, żeby się przygotować normalnie na tą twardość, wiesz? Mhm. Ale tak to jak normalnie na co dzień trenuję, to chcę tak mocno na głowę się bić. Mam też kolegów, co już mają kłopoty z głową. I próbuję się jak najlepiej szanować. Bo jak byłem młodszy, to cały czas tylko sparingi i ostre i wszystko było takie twarde, ale teraz myślę, że to jest głupota. Bo teraz jak już jestem starszy, to już czuję. Tu kontuzja, tam coś boli, tam coś jest. I teraz wolę trenować smart i nie hard. I widać, że to jest lepiej. Ale to też trochę zawsze trwa, żeby te doświadczenia się nauczyć, jak masz trenować i wszystko ustawić. Dużo lat trwało, aż się nauczyłem, ale myślę, że teraz wiem, jak trzeba robić, żeby było perfekt. No sądząc po twoich wynikach, no to wygląda, że rzeczywiście znalazłeś ten złoty środek. A widziałem, że też ściągnąłeś do Niemiec trenera Zbigniewa Rau, bo wy bardzo z Krzyśkiem, w ogóle dużo polskich zawodników zauważyłem, że bardzo lubi trenować z tym
z tym trenerem. Czy wy uważacie, że to jest jeden z takich lepszych trenerów boksu właśnie pod MMA? No, myślę, że jest dobrym trenerem. Na pewno nie dla każdego i na pewno nie każdy jego styl treningowy lubi, bo on dużo presji robi, cały czas pracuje, cały czas robi, przeklina, też tą tarczą bije w twarz i takie rzeczy się zdarzają na treningach. Niektórzy się wkurwiają i nie chcą z nim trenować, ale jak przejdziesz przez presję i się uczysz cały czas, to naprawdę dużo, muszę powiedzieć, mi pomógł. Dla mnie, moim zdaniem, tak krótko przed walką, tak miesiąc, 6 tygodni przed walką, to już wolę, wiesz, z moimi trenerami trenować. Porobo ma taki styl, że on czeka na ataki i potem idzie z kontra, wiesz. Jak moim zdaniem za dużo tego trenujesz, to ci może będzie brakować ta agresywność do przodu. Wiesz, o co chodzi? To też Rozumiem, trzeba rozumiem. trenować. Jak tylko czekasz, 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 to może być, że za długo czekasz, bo jak masz na przykład, jak teraz Krzysiek miał z tym branch, masz przeciwnika, który nie atakuje dużo, to potem dużo się nie dzieje, wiesz. I No tak. dlatego Raubo na pewno dużo może nauczyć zawodników MMA, ale na końcu dnia on jest bokserem, dlatego on jest trenerem, ale on nie może być jakiś główny trenerem MMA, bo on jest no, bokserem. Ale to, co on robi, ten boks, to naprawdę coś o tym rozumie. Naprawdę i ja z nim będę dalej współpracować i go będę tutaj ściągać 2 razy, 3 razy w roku na parę tygodni, żeby tutaj ze mną trenował i z naszymi zawodnikami u mnie w klubie Planet Item. Rozumiem. A jak już zacząłeś o Krzyśku, to chciałbym też przejść właśnie do niego. Powiedz mi, bo jak oglądało się tę walkę, to właśnie największym zaskoczeniem dla mnie przynajmniej było to, że Krzysiek jakby zrezygnował w ogóle z tego swojego takiego dzikiego stylu. Przestał atakować bardzo wymyślnymi jakimiś akcjami, przestał być taki nieprzewidywalny, a bardzo, bardzo, bardzo czaił się na jeden, dwa ciosy. Widać było, że chyba rzeczywiście bardzo nastawił się na to, że znokautuje Davida Brancha. Bo cały czas polował na jakieś mocne ciosy i przez to chyba dał się właśnie spychać i dał się wciągnąć w tę grę, Davida. Co ty o tym sądzisz? No, też tak myślę. Też tak myślę, że nie jest tak, że Branch był dużo lepszy od Krzyśka, tylko może trochę taktyka nie była najlepsza, wiesz? Żeby też byłem zdaniem, żebym jakby trochę więcej atakował, trochę więcej się ruszał, to by to spokojnie mógł wygrać. Na pewno, bo Krzysiek jest dobry, jest szybki, tylko no, nie dał tak rady pokazać naprawdę, co umie. Za dużo zaczekał i tak trochę grał tą w grę od niego, tak jak już powiedziałeś. A myślisz, że ważnym czynnikiem było to, że zabrakło ciebie w narożniku? Nie, myślę, to nie jest tak ważne. Wiesz co? Najważniejsze jest walka, wiesz? Na pewno jak ja tam jestem z nim, to mu pomogę. I różnica jest taka, on teraz ma w ATT, on ma naprawdę dobrych trenerów, oni wszystko rozumieją o tym sporcie, tylko wiadomo, oni go tak długo też nie znają. Wiesz, on tam jest nowy w tym teamie, to na pewno się dla niego cieszą i wszystko jest fajnie, ale to jest coś innego, jak masz takiego naprawdę kolegi ze sobą, wiesz, tak jak ja z Krzyśkiem, bo jak on wygra, to jest dla mnie jakby ja wygrałem i to też jest potem taka siła w tej drużynie, wiesz o co chodzi? A Tak, jak jesteś no takimi rozumiem. ludźmi, których tak trochę znasz, jest też dobrze, ale zawsze jest fajnie, jak masz naprawdę kogoś takiego brata ze sobą, wiesz o co chodzi? I na pewno trochę mu tam brakowałem, ale nie jest na pewno dlatego przegrał, żeby mnie nie było, na pewno tak nie jest. A rozmawialiście już po tej walce z Kryśkiem? No tak, on, nie wiem, chyba 15 minut po walce już od razu do mnie zadzwonił, od razu my porozmawiali. Jestem z nim w kontakcie cały czas. Krzysiek jest jeden z najlepszych kolegów ode mnie, my dużo rozmawiamy i telefonujemy. Zawsze wiem, co się u niego tam dzieje. I co mówił? Był bardziej zawiedziony, bardziej zły, czy... No, tak, no, ciężko miał. Na początku naprawdę go to gryzło i tak trochę, jak z nim nie wygrałem, to jak mam być mistrzem, wiesz, tak myślał. Ale też tak musi być, wiesz, tak musi być, to musi też boleć, żeby się z tego nauczyć i nauczyć się z tego i zaś na lepszy, następnym razem lepiej zrobić, wiesz. Dlatego to jest taki normalny proces, jak się przegra walkę. To tak jest. I Krzysiek tego nie zna. Krzysiek nie zna. On ma 19-1 był jego rekord. On tylko raz przegrał w życiu. I to też tak pechowo było.
I on to nie znał tak, że ktoś go dominował i trzymał i z nim wygrał. Dla niego to pierwszy raz tak było. Wiadomo, że pierwszy raz to jeszcze więcej boli. No dobra, Piotrek. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. Było, myślę, że bardzo, przynajmniej dla mnie, przyjemnie i też bardzo ciekawie dla naszych słuchaczy. Fajnie. Mam nadzieję, że jak najszybciej dowiemy się, co z tą ręką i kiedy będziesz mógł wracać i oby to się szybko wszystko goiło szybciej niż teraz zakładasz. No, dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, będzie dobrze i wrócę. Na pewno 100% wrócę. Dobra. Dziękuję Ci serdecznie. To w takim razie przez wakacje będę Ci dzwonił. Będziemy omawiać inne walki. Jak nie ma Twoich, no to będziemy musieli o czymś innym porozmawiać, bo myślę, że każdy lubi z Tobą słuchać wywiadów, no bo są zawsze bardzo merytoryczne. Co Ty na to? No, dobrze, dobrze. Możemy zrobić. Teraz mam czas. Siedzę tylko w domu i odpoczywam. A to możemy, wiesz, jeszcze pogadać. Widziałeś coś z reszty karty UFC w Sztokholmie, czy nie? No, parę walk widziałem i teraz jeszcze w domu zobaczyłem główną walkę i jeszcze raz od Marcina Helda walkę zobaczyłem, od Damiana. Straszny pech, co? Jest straszny pech, naprawdę. Marcin, tak mi przykro go jest, tak przykro, naprawdę, naprawdę tego nie zasłużył. Naprawdę tego nie zasłużył, ale to jest MMA, to jest MMA. Kurwa, niekiedy naprawdę boli. No, jak ja oglądałem tę walkę wracając z Warszawy po KSW z Danielem Skibińskim, czyli kolegą z klubu Marcina, oglądaliśmy na komórce i właśnie tak skończyło się, tak powiedzieliśmy sobie, kurde, ten sport to jest jednak szmata straszna. Wygrywasz dwie rundy, robisz z rywalem co chcesz, a tu nagle po prostu się sam w sumie wbijasz w kolano i po wszystkim. No. Strasznie przykre, no ale co zrobić? A co sądzisz o dyspozycji Aleksandra? Myślisz, że to był najlepszy Gustafsson, jakiego widzieliśmy? Bo naprawdę no, wyglądał imponująco i to tak z najwyższej półki imponująco. No, dobrze, dobrze. Naprawdę dobrze to wyglądało. No, na pewno zmotywowane było, wszystko udało się. Ciekawe, co teraz będzie następne. Ale naprawdę dobrze się pokazał. Tak, jak dojdzie do drugiej walki z Jonesem albo z Cormierem, to myślisz, że jest w stanie przełamać ten tą dominację tej dwójki? Może być, ale Jones i Cormier też są bardzo, bardzo dobre zawodniki. Nie wiem, czy uda mu się, ale na pewno dostanie jeszcze raz szans i ciekawe, wszyscy chyba będą patrzeć na to. No na pewno, myślę, że będzie jeden z najważniejszych walk tego roku. No dobra, to teraz już naprawdę kończymy. Dziękuję Ci, Peter, za całą rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję, Dominik. Do usłyszenia. Trzymaj się. To był Piotrek Sobota. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja nie okaże się aż tak poważna i może Piotrek wróci na UFC w Gdańsku. Jednak co prawda są małe szanse na to, no ale możemy tylko trzymać kciuki, że się uda. To była 41. Gorąca Linia. Patronem DD Reporter TV i tej audycji jest firma Manto. Znajdziecie ją na stronie www.mantoshop.pl. Ja nazywam się Dominik Durniat i dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną przez te ostatnie pół godziny. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!